FIFA 23 już wyszła, a za 2 miesiące mamy Mistrzostwa Świata, więc zaczynamy serię z eksperymentów, a w dzisiejszym odcinku przesumujemy całą grupę Polski właśnie na tym mundialu FIFA 23. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i mam dla was challenge. Jeżeli do godziny 24 dobijecie 200 łapek w górę, to jutro pojawi się kolejny odcinek z eksperymentów i zrobimy sobie taki mini właśnie maraton właśnie odcinków z eksperymentów FIFA 23. Więc zachęcam was, żebyście zostawili łapkę w górę, zostawcie także subskrypcję, a teraz już nie przedłużam i zapraszam was oczywiście do odcinka. A więc tak, jesteśmy już w naszej symulacji, widzimy wszystko jest pięknie, tylko tutaj bym zmienił jedną rzecz. A dokładniej to, żeby Nikola Zalewski tutaj zagrał. Dokładnie, Zalewski na lewej obronie. No oczywiście, to jeszcze musi wejść Milik. Więc wszystko to się już inaczej tak zgadza w naszej kadrze. Więc co, zaczynamy od pierwszego meczu. Arabii Saudyjskiej nie ma w FIFA, nie wiadomo dlaczego, więc wziąłem klub z Arabii Saudyjskiej, więc tutaj tak się pewnie wszystko mniej więcej zgadza. Więc zaczynamy od pierwszej szybkiej symulacji i Polska wygrywa 3-0. Zieliński, Lewandowski oraz Kamiński z bramkami, więc naprawdę bardzo spoko według mnie wynik. I kolejny mecz jest to Argentyna kontra Meksyk. Zobaczymy jak to się potoczy tutaj. No według mnie Argentyna jest większym faworytem do wygrania tego meczu. I tak się dzieje, wygrywają 4-2, więc Polska oraz Argentyna po 3 punktach. Nie, czy dobrze powiedziałem? To nie wiem, ale mam nadzieję oczywiście, że tak. No i teraz Argentyna kontra Polska. Zobaczymy, czy uda nam się ten mecz wygrać. Bardzo ciężki dla nas mecz. I jest remis, czyli wynik, który każdy bierze w ciemno. Messi oraz Kamiński z bramkami, więc naprawdę bardzo ciekawie. No i czas na mecz Meksyku z Arabią Saudyjską. Który z nich może teraz zdobyć swój pierwszy punkt, a na pewno zdobędzie. I zdobywa Meksyk, więc Arabia Saudyjska bez punktu, a Polska 4 z Argentyną. Więc prezentuje się naprawdę bardzo spoko po pierwszych dwóch kolejkach. No i teraz mecz z Meksykiem Polski. Mecz najważniejszy, bo tutaj zauważy, czy wyjdziemy z grupy i jest remis. Więc mamy 5 punktów. I jak to się prezentuje, to szczerze mówiąc nie wiem. Jesteśmy na pierwszym miejscu na razie, no ale tutaj też się można domyślić, że... Nie, na pewno wychodzimy z grupy, dokładnie. Argentyna teraz wygra z Arabią Saudyjską jeszcze tylko dla potwierdzenia, dokładnie 4-0. Więc my wychodzimy z miejsca drugiego, a Argentyna z pierwszego. Czy się wszystko zgadza? Wszystko się zgadza. 5 punktów, Meksyk punktów ma 4. Więc w pierwszej symulacji udaje się nam wyjść z grupy z drugiego miejsca. Przed nami jeszcze dwie symulacje, może uda się też z tej grupy wyjść. No i jesteśmy w symulacji numer 2 i tutaj zaczynamy od meczu Meksyk kontra Polska. Ostatnio ten mecz zremisowaliśmy, zobaczymy jak to będzie tym razem. I tutaj wygrywamy 3-1, Zieliński, dwie bramki do tego, Kamiński z jedną, czyli widzimy, że Zieliński forma top. I mamy 3 punkty, które są dla nas bardzo ważne. Tutaj oczywiście Argentyna, Arabia Saudyjska, no ale że ten mecz wygra Argentyna, to jest według mnie formalność. Nie tym razem. Arabia wygrywa 2-1, więc największe chyba zaskoczenie w tym odcinku na ten moment. Więc naprawdę bardzo ciekawie. No i teraz Argentyna kontra Meksyk. Jeżeli teraz Argentyna by znowu przegrała, to naprawdę grubo. No ale tak to chyba się nie może stać. Wygrywają 3-1, więc dla nas jest to bardzo dobrze, bo Meksyk nie zdobywa żadnego punktu po 2 kolejkach. A przed nami mecz z Arabią Saudyjską, czyli szybkie 6 punktów dla nas i inaczej tego nie widzę. Czy tak jest? Dokładnie, 3-1, Żurkowski, Lewandowski oraz Lewandowski z dubletem, czyli dosyć niezły wynik dla naszego Polaka, świetnego rodaka. No i jak to wygląda, tabela? No, możemy jeszcze z grupy nie wyjść w teorii, ale jak to będzie, to się okaże. Meksyk, Arabia Saudyjska, tej remis byłby dla nas najlepszy, no ale Meksyk grywa 3-0 i Meksyk po 2 kolejkach 6 punktów, czyli tyle nie patrząc co my. Ale czy są na drugim miejscu? Są. Są, więc jak jak Argentyna wygra, to i tak z grupy wychodzimy. Więc dobra, więc w drugi raz wyszliśmy z grupy, tak mi się przynajmniej wydaje. No i teraz Polska, Argentyna. I ten mecz przegrywamy 3-4, Messi, Lewandowski się rozstrzelali. Były zawodnik Barcelony oraz obecny. I dokładnie, kończymy i tak na pierwszym miejscu tą grupę, więc pierwszy raz się udaje na pierwszym, za drugim było za drugim, więc czy za trzecim nie wyjdziemy z grupy? Zobaczymy, więc dwie symulacje na nas bardzo dobre i teraz przechodzimy do trzeciej finałowej i wypiszcie jak się według was to skończy. No i witam państwa w ostatniej trzeciej grupie w tym odcinku. I co? Znaczy w trzeciej symulacji, przepraszam. Się pomyliłem. Meksyk kontra Argentyna, znowu pierwszy taki mecz, ostatnio wygrał Meksyk. A teraz wygrywa za coś Argentyna, więc my grajemy pierwszy mecz z Arabią Saudyjską, czyli dla nas jest to bardzo spoko. Bo to jest nie patrząc najłatwiejsze dla nas. No zobaczymy jak to się dalej potoczy i wygrywamy 2-1 po problemach, ale wygrywamy. I to się liczy, to jest oczywiście najważniejsze. Dobra, teraz mecz Polska kontra Meksyk, tutaj czy zdobędziemy 6 punktów? Zobaczmy, remis. Remis, jak to mówią, lepszy remis niż wiadomo co i gdzie.
Więc nie ma źle. No i teraz Argentyna kontra Arabia Saudyjska. Stawiam na Argentynę, jak to mówiłem, Ostio przegrali, ale teraz wygrywają 4-0, Messi dwie bramki, do tego bramka Lautaro Martinez oraz Di Maria, więc także dosyć spoko wynik. Nie ma co się oczywiście oszukiwać. No i trzecia, ostatnia kolejka. My jesteśmy na drugim miejscu. No tutaj by się, nie powiem, przydało Meksykowi taki mecz na przykład przegrać albo zremisować, ale wygrywają 5-1 i ten bilans bramkowy jest naprawdę przepotężny na ten moment. Dokładnie, i Meksyk jest nad nami, więc my gramy o wszystko teraz. Gramy o wszystko z Argentyną i czy wyjdziemy trzeci raz z grupy? Przegrywamy 2-1, czyli z grupy chyba nie wyszliśmy, ale to bym powiedział, że na pewno. Czyżbym wykrakał? Dokładnie wykrakałem, tutaj piękny Leo Messi po prawej stronie, no więc niestety, dwa razy wyszliśmy z grupy, raz nie wyszliśmy, co jest tak dobrym wynikiem, czyli wychodzi, że według FIFA symulacji wyjdziemy, więc co? Ja mam nadzieję, że film wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę, nie umiem mówić, nie umiem, ale zostawcie łapkę w górę, te 200 łapek w górę, jutro widzimy się w kolejnym odcinku symulacji, co do usłyszenia i cześć!